Już miesiąc w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach działa punkt szczepień powszechnych. Mimo, że otwarcie punktu nie było obowiązkowe dla samorządów, to jak podkreśla burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, zdrowie, życie, bezpieczeństwo mieszkańców to nadrzędny cel pracy samorządowej. Punkt szczepień powszechnych, który został zorganizowany na potrzeby chętnych szczepień, spełnia swoje zadanie. Na dzień dzisiejszy zaszczepionych zostało ponad 13 tysięcy mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, powiatu rybnickiego, ale także mieszkańców sąsiednich miejscowości. Ponad miesiąc temu podejmowaliśmy bardzo szybko decyzję o tym, czy w naszej gminie chcemy, żeby powstał powszechny punkt szczepień. Ja właśnie decyzja była jednoznaczna, tak chcemy, tylko jak to mamy szybko zrobić, czy to zadziała, czy osoby będą chciały się szczepić. No dzisiaj nie mamy wątpliwości, że była to bardzo dobra decyzja. Liczba osób zaszczepionych jest już imponująca. Jeszcze kilkadziesiąt dni temu zaszczepionych było na poziomie 2-2,5 tysiąca mieszkańców. Czyli cel został, można powiedzieć, już osiągnięty. Mamy bardzo dobre informacje zwrotne i od naszych mieszkańców, ale też od innych osób, które przyjeżdżają czasami z Katowic, z Rudy Śląskiej czy jeszcze z odległych miejsc, żeby po prostu się tutaj zaszczepić. Są zadowolone, wszystko przebiega bardzo sprawnie, bardzo płynnie. Także no jestem przekonana, że była to bardzo dobra decyzja. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zakażeniem. Szczepiąc się chronimy siebie i bliskich. Szczepionki są bezpieczne, badane przez najlepszych naukowców z całej Unii Europejskiej. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Leków. Szczepiąc się, przyczyniamy się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia. Jak dodaje dr Robert Salamon, koordynator punktu szczepień powszechnych w Czerwionce-Leszczynach, jest niewielka ilość osób, które wahają się i boją szczepień. Generalnie większość osób, którzy przychodzą na szczepienia, czy tutaj na Śląsku, miała kontakt z kimś, kto przechorował COVID z rodziny. Część osób niestety ma gdzieś tam swoich bliskich, którzy na COVID zmarli i tych osób przekonywać nie trzeba. Każdy, kto widział ciężki przebieg choroby, przyjdzie w miarę możliwości jak najszybciej i się zaszczepi. Natomiast, no, tak jak mówię, do tej pory tych osób takich sceptycznych tutaj nie mieliśmy okazji poznać. Warto przypomnieć, że gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny oferuje pomoc w dotarciu na szczepienia dla swoich mieszkańców. Chciałabym też przypomnieć, że cały czas my jako gmina pomagamy naszym mieszkańcom w dotarciu na szczepienie. Przypominam, że jeśli ktoś dalej jeszcze ma wyznaczony termin szczepienia, jest osobą samotną, jest osobą chorą, osobą z jakimś stopniem niepełnosprawności, nie ma jak na to szczepienie dojechać, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z nami. Te telefony są umieszczone na stronie internetowej naszego urzędu. Otrzymacie je też Państwo w każdym ośrodku zdrowia, do którego Państwo należycie. I my po prostu Państwa na to szczepienie przywieziemy. Tylko prosimy o kontakt z nami. Aby zarejestrować się na szczepienia, można to zrobić za pomocą bezpłatnej i całodobowej infolinii pod numerem 989, e-rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl lub bezpośrednio w punkcie szczepień powszechnych. Na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny działają nowe hotspoty, czyli punkty dostępu umożliwiające bezpłatne połączenie z internetem. Urządzenia te znajdują się w 5 lokalizacjach. No na pewno jest to udogodnienie. Jest to już kolejny hotspot, ponieważ pierwszy mamy na terenie placu rekreacyjnego na Familokach. Dzisiaj oddajemy praktycznie 5 nowych lokalizacji, 5 nowych miejsc, w których mamy bezpłatny dostęp do publicznej sieci Wi-Fi, tak zwane hotspoty. Dzisiaj akurat jesteśmy na terenie Zameczku w Leszczynach, ale oprócz tego jeszcze jest Orlik w Czerwionce, plac zabaw na ulicy Młyńskiej, rynek w Dybieńsku oraz targowisko miejskie w Czerwionce.
Punkt bezpłatnego internetu znajduje się także przy parku w Leszczyńskim Zameczku. Emocje, które towarzyszyły przy składaniu wniosku o dofinansowanie, były spore. Emocje towarzyszyły nam ogromne. Oczywiście, kiedy to miejsce powstawało, to te emocje były związane z wszystkim, i z zameczkiem, i z remontem, i z parkiem, i z otoczeniem. I właśnie w pewnym momencie pojawił się taki pomysł, że jest szansa na to, żeby jeszcze zrobić tutaj otwartą przestrzeń internetową. Być może dla tych osób, które siądą gdzieś tutaj, się rozejrzą, będą mogły zobaczyć, co takiego w zameczku się dzieje, co się zmieniło. I stwierdziliśmy, że fajnie, jest szansa, ale towarzyszyły też temu projektowi związanemu z tymi hotspotami akurat ogromne emocje, ponieważ o konkretnej godzinie, ani 2 minuty wcześniej, ani 3 minuty wcześniej, tylko dokładnie punkt 13, trzeba było wejść na konkretną stronę i po prostu odkliknąć naszą gminę, że jesteśmy chętni, jesteśmy gotowi do tego projektu. Dzięki takim miejscom, którym towarzyszy bezpłatny dostęp do Wi-Fi, mieszkańcy poza rekreacją będą mogli bezproblemowo sprawdzić ważne dla nich informacje. Dokładnie tak. Myślimy, że ta otwarta przestrzeń internetowa będzie wykorzystana z takim dobrym pożytkiem, który służy, myślę, temu miejscu i wszystkiemu, co z tym miejscem jest związane. Warto podkreślić, że gmina i miasto Czerwionka Leszczyny znalazła się w gronie 3400 miast i gmin z Europy, które otrzymały dofinansowanie w postaci bonu na kwotę 15 tysięcy euro. Uczniowie wrócili do szkół już 17 maja w systemie hybrydowym. Pierwszy dzień po tak długiej przerwie był adaptacyjnym. Wszyscy wiemy, że wskutek pandemii uczniowie spędzili bardzo dużo czasu w swoich domach. Odizolowani od szkoły, od swoich rówieśników, od nauczycieli. Odseparowani od wszelkich aktywności, które w bieżącym roku szkolnym były dla nich zaplanowane. I cóż, 17 maja następuje częściowy powrót do nauki stacjonarnej, bowiem praca będzie odbywała się w systemie hybrydowym. I po rozmowach przeprowadzonych z uczniami, z jednej strony jest to radość, ale z drugiej strony lęk i obawa. Obawa przed udowadnianiem stopnia opanowania materiału przerobionego w trakcie nauki zdalnej, obawa przed wzmożonym ocenianiem, przed nasilonymi ilościami sprawdzianów oraz kartkówek, czy też kontrola prowadzenia notatek. W tym stresującym i pełnym obaw czasie uczniowie na terenie gminy i miasta Czerwionka Leszczyny mogli liczyć na tydzień ulgi. Dyrektorzy, nauczyciele w wielu gminnych szkołach prowadzili takie specjalne pakiety ulg dla uczniów. Uczniowie mogą teraz liczyć na dni bez sprawdzianów, klasówek, bez zadań domowych, odpytywania, a za to będą to zajęcia w szkołach, które będą koncentrowały się właśnie na tym wsparciu emocjonalnym, bo te emocje są niezwykle ważne dla nastolatków. Nauczyciele, aby znów zintegrować uczniów po tak długiej przerwie, wprowadzili dni ulgi i integracji. Podjęliśmy działania, aby zredukować poziom stresu i rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy naszych uczniów oraz rodziców. Wspólnie z nauczycielami podjęliśmy decyzję, że pierwszy dzień w szkole naszych uczniów będzie dniem integracji. Co to znaczy? Będzie to dzień bez zeszytów, bez podręczników, bez ćwiczeń, bez wszelkich pomocy szkolnych. Będzie to dzień bez rozmów na temat wiedzy, na temat ocen, sprawdzianów, kartkówek. Natomiast będzie to czas, w którym nasi uczniowie spędzą wspólnie z nauczycielami na rozmowach, na podsumowaniu nauki zdalnej, na tym, co było dobre, na tym, co było złe. Będzie to czas na wspólne planszówki, na wspólny mały poczęstunek, na wspólne obejrzenie filmu, czy też na niewielki, krótki spacer po pobliskiej okolicy. Wiele pozytywnych wrażeń mieli także uczniowie szkoły podstawowej nr 5 w Czerwionce Leszczynach. 17 maja, poza powrotem uczniów klas 4-8 do szkoły, placówka świętowała także swoje 105. urodziny. Świętujemy 105. rocznicę istnienia naszej szkoły, szkoły podstawowej nr 5 w Czerwionce Leszczynach. I 5 lat temu były takie 3 bardzo ważne wydarzenia. Po pierwsze, otrzymaliśmy imię Henryka Sienkiewicza. Po drugie, został poświęcony sztandar. A po trzecie, odsłonięta i również poświęcona tablica, która wisi na zewnątrz budynku stuletniego naszej szkoły. Uczniowie są zgodni, że brakowało im spotkań z rówieśnikami i chcieli już wrócić do szkoły. Bardzo się cieszę, brakowało mi tego już od dawna i dzisiaj mamy właśnie taki dzień integracji. Dawno z tobą nie rozmawialiśmy, więc dzisiaj możemy poprawić relacje. Zajęcia dzisiaj mamy integracyjne, mamy 4 godziny z panią i
Staramy się bardziej nawiązać znowu kontakt ze sobą. Brakowało mi tego, choć stresowałam się trochę powrotem do szkoły, że będzie bardziej trudno, że będą sprawdzane to, co było na lekcjach. Ja myślę, że jestem zadowolona z tego. Jest dobre podejście, nauczyciele widać, że się starają dobrze do tego podeszli. Dyrektorzy placówek są zgodni. Najważniejsze w tej sytuacji, aby powrót do szkoły był pozbawiony stresu. Udało się. Szósta edycja festiwalu Tańca Inspiracje odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach 15 maja. No czekaliśmy na to rok i dwa miesiące, ponieważ przygotowania do Inspiracji trwają już od 2020 roku. Niestety w zeszłym roku w marcu pandemia pokrzyżowała nam plany, więc przekładaliśmy. W tym roku jest to nasze trzecie przełożenie, ale w końcu się udało, słoneczko świeci, tancerze są bardzo zadowoleni, trenerzy, nasi przyjaciele przyjeżdżają do nas z wielką radością. Oczekiwaliśmy wszyscy na ten występ, no jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Mimo że przygotowanie do festiwalu nie było łatwe, to dla organizatorów najważniejsze, że mógł się on odbyć z zachowaniem reżimu sanitarnego. No, nasze przygotowania również trwają z przerwami pandemicznymi od zeszłego roku. W końcu dzieci wystąpiły. Były to nasze dwie grupy, Mały Rytm, choreografia Anna Gocyk, moje dziewczynki Rytm Kadetki, w mojej choreografii. Jeszcze czekamy na popołudniową grupę Rytm Seniorki, tańczą w kategorii dorosłych. W konkursie wzięły udział 52 zespoły taneczne, przygotowane przez 27 choreografów. Tancerze zmierzyli się w kilku kategoriach. Tancerze tegorocznych inspiracji to 53 zespoły z dwóch województw, z województwa śląskiego i małopolskiego. Zaprezentują się w trzech kategoriach: show dance, street dance i jazz dance. Tancerze są w wieku od 8 do 26 lat, czyli mamy trzy kategorie wiekowe. Mamy kategorie od 8 do 12, 12, 16 i powyżej 16 do 26 roku życia, czyli na scenie zobaczymy dzieci, młodzież, ale również osoby dorosłe. W skład jury wchodziły Joanna Wiechowska, Iwona Grocholska oraz Dorota Kies. To one oceniały wszystkie choreografie. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Szacuje się, że wykrywany jest u jednej na 8 pań. Nowotwór wykryty we wczesnym stadium daje jednak szansę na całkowite wyleczenie. Dlatego warto skorzystać z bezpłatnego programu Narodowego Funduszu Zdrowia i zbadać się. Mammobus przyjechał również do gminy miasta Czerwionka-Leszczyny. Mamografia jest ważnym badaniem, ponieważ pozwala na wykrycie różnych zmian, wykrycie raka we wczesnym stadium i innych patologii sutka. Wykryte zmiany we wczesnym stadium dają 100% możliwość wyleczenia takiej zmiany. Na badanie zapraszamy panie w wieku 50-69 lat. Takim paniom ta mamografia przysługuje jako badanie profilaktyczne co 2 lata za darmo. Mamografia jest jedynym badaniem, które wykrywa mikrozwapnienia, mogące być oznaką nowotworu piersi. Odbywa się ona za pomocą specjalnego urządzenia, które wykonuje zdjęcie uciskając na pierś za pomocą specjalnych płytek z plastiku. Mamografia jest bezpiecznym badaniem dla pacjentki przy użyciu niewielkiej dawki promieniowania rentgenowskiego. Badanie wygląda w taki sposób, że pacjentka przychodząc do naszego mamobusu wypełnia ankietę, po czym rejestratorka wprowadza dane w komputer, przechodzi dalej do kabinki, gdzie przygotowuje się do badania. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 maja 2021 roku w powiecie rybnickim gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny wypada najgorzej ze zgłaszalnością na mamograficzne badania profilaktyczne. Do tej pory przybadało się 39% kwalifikującej się populacji. Patrząc na statystyki Narodowego Funduszu Zdrowia na powiat rybnicki z dnia 1 maja tego roku, wygląda na to, że gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny wypada najgorzej. Jeżeli chodzi o zainteresowanie badaniami, to wczoraj było bardzo dużo chętnych pań, dzisiaj już ta frekwencja jest troszeczkę mniejsza. Więc z mojej strony chciałbym bardzo zachęcić panie do przyjścia, wykonania tego badania. Zbyt późno wykryty rak piersi zabija, dlatego warto poświęcić 5 minut na badanie, które nic nie kosztuje, a może dać wiele.